Dzień dobry, wieczór. Z tej strony ponownie Starki, no i dziś widzimy się w grze Cult of the Lamp. No i tak, zgodnie z tym, co mówiłem ostatnio, po prostu po poprzednim odcinku trochę połaziłem jeszcze, poogarniałem parę rzeczy i dużo się nie działo, ale mamy jedną wielką nowość. Pierwszy z naszych kultystów jest, można powiedzieć, starcem. Jak działają starcy i inne tym podobne, nie wiem. Ale jak widać, no, wiek 42 lata i old age, czyli stary. Przeżyłem dobre lato służby, ale teraz rośnie we mnie zmęczenie. Smutne to, ale... No cóż... Jak widzicie, jest tutaj trochę rzeczy i... Jaki będzie miał to wpływ na nas, jak mówiłem, nie wiem. Może przekonamy się dzisiaj, w tym epizodzie. Ale tak, póki co... Jeśli mam być totalnie szczery... z wami, to za bardzo nie mam pomysłu, co robić, więc no... Co tam będziemy robić, co będziemy robić... Jakoś się to ogarnie... Ale na pewno na wstępie przydałoby się... spróbować chociaż pozyskać trochę... tych... ślinek. Niestety dynie, jak widać, nie chcą nam dawać póki co. A się mówiąc, będzie trochę gorzej pod tym względem. Ale no, zawsze będzie jakieś jedzenie. Jak już to zrobimy, to pomyśl co dalej. Bo szczerze, to... nie wiem, jak już powtarzam. Może pójdziemy połowić trochę ryby. Może spróbuję zobaczyć co, gdzie, jak. Ewentualnie sprzedamy coś. Jeszcze temu, który czeka, czy jak mu tam było. Ale mniejsze, tak. Wiadomo o co chodzi, więc no. Mimo tego, że będę się pewnie plątał, będę rozkojarzony, bo nie ukrywam dzisiaj. Dzisiaj to jest dziwne sformułowanie na moich odcinkach, bo tak naprawdę ciężko mi powiedzieć, kiedy ten odcinek zobaczycie. Ale tak, ogólnie ciężki dzień był za mną, więc no. Nie jestem pewien po prostu, jak to będzie wyglądać. Powiedzmy, jeśli chodzi o moje skupienie, czy... moje ogarnianie dzisiejsze. Ale no, mam nadzieję, że i tak będzie w miarę dobrze. A póki co... po prostu posiejmy, rozwalmy, porozkładajmy co się da. I zaraz pomyślę, widziałem, że mam dynię. No cóż, przepadło. A jeszcze tutaj nie jest nawieziony. To nawieziemy spokojnie i dzisiaj... nie wiem, ilu ich mamy. 12, okej. To dzisiaj... powiedzmy, że tak. Tyle będzie jagódkowych, reszta dyniowych i no, mam nadzieję, że te papki wystarczą. Uj, coś mi nie wyszło. Nie wiem, co oznacza ten taki symbol płomienia. A, spalona żywność. Okej, czyli spalone żarcie jest niestety po nic. W takim wypadku na jego miejsce jagódki. Co by tam było, nie było, jagódki wydają się być najlepsze. No i proszę jeszcze, krzaczek jagódkowy przy okazji. Jak miło. Okej, jagódki z powrotem, wiem, że mogłem dynie, no ale... teraz to nie jest takie istotne. Uj. Nie to... Enlightenment Ritual. Nie jestem pewien, co to jest do końca i o co z tym chodzi, ale dostałem zadanie na rytuał. Poświecenia tak jakby, więc zaraz to zrobimy. Jeszcze damy się gdzieś dalej, bardziej. O nie, ktoś się pochorował. Nie wiem kto i gdzie. Ale jak znajdę tego chorego, to zaraz... a, wyślemy go. Niech odpoczywa. O, nie zdążył do toalety, smutno trochę. Ale tak, jak widzicie, mam dwa wychodki. Może niedługo bliżej postawimy. I tak, póki co jeszcze zobaczmy ten Enlightenment Ritual, czy mam gdzieś takiego? Mamy. Pada trochę wiary przez to, ale nie przejmujmy się tym. Tak go zrobię, bo prosił mnie o to, więc tak. Zakładałem jakieś kaptury. Z jakiejś takiej teoretycznie
mroczniejszy rytuał czy coś. Spadło, więc... Ale czy możemy doktryny nowe? Jeszcze nie. W takim wypadku dostaniecie mszę. Cieszcie się. Czy coś. No i swoją drogą, skoro mamy jeszcze starca, to tak teraz przyszło mi na myśl jedna rzecz. Bardzo istotna. Nieważne co chce, co nie chce, warto będzie pomyśleć o tym, byśmy... Może pomyśleli trochę bardziej o... doktrynach związanych ze śmiercią, bo niedługo może zginąć. Teoretycznie, skoro się starzeją, to pewnie też umierać mogą. I patrzcie, jak szybko po prostu generują. To jest piękne. 20% nie jest niby tak dużo, ale jednak zmienia się. I okej, jako że jeszcze tam, ale póki co nie jest aż tak bardzo źle czy coś, co pójdziemy sobie połowić. Ten odcinek może być właśnie taki luźniejszy, spokojniejszy czy coś i... Coś jeszcze? Dobra. Jakie karty mam dzisiaj w sklepie? Dobra, nie zrozumiałem, tam chyba coś innego mówił. Ups, ja mam myśli, jakie mam dzisiaj w sklepie karty? Karty mam dzisiaj w sklepie, to chyba mówił coś takiego, ale... Mniejsze. Fajne. Ale niestety mnie nie stać. Tam to są różne ścieżki. Nie stać nas na to. Ale jeszcze nie będę na razie przejmował, bo jak mówię, chcę sobie połowić ryby na spokojnie, odpocząć się, zrelaksować po ciężkim dniu i jak widać za dużo ryb tutaj nie ma, tylko 3 zostały. Teoretycznie albo będę musiał odpocząć, czekać na coś innego, albo będę musiał znaleźć dosłownie nowe miejsce do łowienia, bo... A nie, dobra, pojawia się kolejna ryba. Czyli ryby chyba co jakiś czas się tu odnawiają i tyle w temacie. Dobra owca. Dobra owca, czy jagnię. I jeszcze jedno zarzucenie, po czym chyba będziemy się udawać na jakąś podróż, przygodę czy coś. Przy czym jedna rzecz tylko, o której nie jestem pewien, to czy udamy się znowu do tej samej krainy, czy może pójdziemy do jakiejś innej zobaczyć, co się skrywa gdzie indziej. Prawdopodobnie pójdę w to samo, bo czemu by nie, ale no, może być różnie, jak mówiłem, i przepis na sterty siana. Może potem zrobię coś. Na tym kończymy właśnie dzisiejsze spotkanie z łowieniem ryb. I póki co z powrotem na nasze ziemię. Zobaczę, czy można doktrynę szybko. A nie, teraz idę spać. Idę spać, czy jest coś ważnego do zrobienia? Teoretycznie nie. Może ewentualnie jedyne co, to tylko bym połapał pająki. Nie, dobra, jest jeszcze coś takiego dosyć istotnego do zrobienia. Ale o tym za chwilę. Po tym jak już noc się skończy. No, dobra. Mamy boską inspirację przy okazji. Już teraz i nasz kolega, jak widać, póki co nawet wędruje, bo spać nie może. Smutne to, że będziemy mieli taki tylko prostą dziurę dla nich, ale co nie mamy, więc tak chyba weźmiemy dziurę na zwłoki. Poganda speaker, confession boot. Fajne rzeczy, ale najpierw niestety body beat. Smutne to, ale boję się naprawdę, że nasz starzec może odejść za szybko. Tutaj wygląda inaczej niż tutaj. Naprawdę nie chcę tego, ale... Wolę być gotowy niż potem... Panikować. Okej. No to tak, pozostało już nic więcej. Załatwić co trzeba. A dobra, dostaniesz już błogosławieństwo, jak... Tak wyszło. Nie zostało nic innego, jak
ponaprawiać ewentualne łóżka, wygłosić mszę. Głosić nową... dom. A, jak to się nazywa? Nie nazwałbym tego propagandą, doktrynę, tak, doktrynę kolejną. W kategorii zaświaty. Chcę się jak najbardziej, wiecie, przygotować na ten moment, kiedy ewentualnie mogę utracić towarzysza naszego. Co? Więcej tego. Zdecydowanie więcej tego. Te klątwy. Dajmy tutaj trochę. Super, pięknie. Proszę. I teraz najważniejsze. Ogłaszamy nową doktrynę. Z kategorii Afterlife. Po prostu boję się, co nadejdzie. Okej. Pozwól zmarłym odpocząć. Czy może ich usługi nie są jeszcze skończone? Ojeju. Wydaje mi się, że to nie będzie się podobało jako tako wiernym, ale... Ale powiem szczerze, z tych dwóch opcji przykro mi, to jest dużo potężniejsze, więc... Nie jestem w stanie powiedzieć nie czemuś takiemu. Tam były różnice różnej maści, ale to... Nie jestem w stanie po prostu powiedzieć nie czemuś takiemu. Jak spodziewałem się, minus 10 wiary. Ale tak, to jest... Chyba ratunek nam na to wszystko. Ciekawe to... To. Byłem tak jakby... Czy tak jest, czy to tylko może będzie moja głupia teoria, ale... Co jeśli... To, co tutaj dostajemy do wyboru, jest zależne od naszych poprzednich decyzji. Wiecie, co jest bardzo możliwe. Ale dobra, mniejsza z tym. Mamy tu już rzeczy, to teraz... Na podsumowanie wszystkiego... Brakuje swoją drogą do tej super potrawki, tak zwanej? A. Mogę innej ryby niż tutaj. O, to dostajecie z takiej ryby. Trzy takie niech będą. Takie, dwa takie. Dobra, jeszcze jedno takie. Trzy trawiowe. I tak, wielkiej różnicy nie ma, co ugotuję. Powinni się cieszyć, chociaż trochę, wiecie, z tego, że mają tutaj takie pyszne jakieś jedzenie. I tak, po jednej porcji dla każdego, nawet jeśli to nie jest aż takie potrzebne. Wolę po prostu takie... A, salmon, czyli tutaj tuńczyki. Nie, tuńczyki, to są łososie? Tuna to jest tuńczyk, salmon to jest łosoś? Nie jestem pewien. Okej, wszyscy chcieliby... Fista. Wspólny czas, razem, wszystko i tak dalej. Odpowiedź brzmi... Jak najbardziej. Możemy to zrobić, o ile rytuał nie jest na odnowieniu. Nie jest na odnowieniu, kości mamy w zapasie, więc... Może nie byłoby to aż tak potrzebne, bo dopiero co jedli, ale dostaniecie. A, i w sumie teraz tak... Możliwe, że to jak mi się wydawało, że on był smutny czy coś, to po prostu była kwestia tego, że już... Woli starość mu się pokazywała. Możliwe. Ale dobra, to dzięki za to. Tak. Tak, dziękuję ci, to był zaszczyt i typowe teksty. Mamy tutaj kolejny fragment. Ciekawe, nie jest to totalny, jeszcze, że mamy kolejną tą gotową tabliczkę, ale ja się tym będę przejmował. I tak, jako że odcinek nie byłby kompletny bez jednej wyprawy, to... Dobra, w sumie coś tym przejmuje, wyruszamy. A zanim coś też otwórzmy w ostatnim przejściu, bo jak się okazuje, wszystkie mamy już dostępne, poza tym środkowym. Ale tam pewnie będzie dosłownie tylko ending i tyle. Ale ta gra ma jako taki ending. Bo ewentualnie tam ostatnim rzeczem też mógł być tryb nieskończony. I... Aha, w sumie jak tak myślę,
Niby tam tu jeszcze nie, mamy nieogarnięte mnóstwo rzeczy, ale czemu nie? Zobaczmy, co będzie skrywać w sobie tym razem morska kraina. No, czemu nie? Tak na dzień dobry. Zapowiada się w miarę ładnie. Patrzcie, szkielecik na poziomie 7. No, jest potęga. No, dobra, wybaczcie to cięcie, ale no, byłem poniekąd zmuszony. A póki co teraz tak rozwalmy, co trzeba rozwalić. Pościnajmy glony, które są niestety zwykłą trawą. A skryciliśmy coś innego i mamy kryształówkę przed łamki. Okej, wybaczcie, tak mi się głos dziwnie w ogóle, ale tak, tu są te kryształki, o które nas prosili w latarni, więc jej. Może dobrze było? Może dobrze zrobiłem idąc tutaj? I przy okazji kolejny. Kalamar przysłał tu wiele naczyń, takich jak ty. Jedno za drugim wszystkie padały. Jednak udało ci się zajść dalej niż większość. Chcę obserwować, jak twój kult gnije od środka. Ześlę na niego choroby. Ja nie czuję się dobrze. Okropni są. Są okropni, naprawdę. Jeden rzucił na mnie klątwę głodu i rozsiewa mi zarazę. Okropni są. O, jeszcze coś. Z bombami. Trzeba być ostrożnym i. O! Kwiatuszek, który daje więcej devotion od osoby, która go nosi. Okej. Przy okazji, jedną rzecz muszę szybko sprawdzić, bo coś mi tutaj nie gra jakoś tak. Dobra, jesteśmy hardzie. Ale jakoś tak właśnie nie grał, bo mam szczerze, dziwnie łatwo mi idzie. Tutaj teraz. O, i. Znowu ten tutaj. Ten jak mu na imię, ale już go spotkaliśmy. Apples, nie jestem pewien słowa, ale Leszy, najmłodszy z piątki. Stracił oczy. Przecież to oczy stracił. Nie wiem, o co chodzi. Aha. Temperamentna Heket. Z podciętą gardłem? I wy... uszyk tchórzliwego Kalamara. Oderwany z jego głowy. I... Szamura. Kiedyś... Najbystrzejsi. Ciężko mi określić, bo to jest Deir. Ale tak. Dopóki czaszki nie podzielono. Nie widź zła. Nic nie mów, nic nie słysz, nie myśl. Ten, który czeka, tak uczynił. Okej. Okej. Jakaś mroczna historyjka się szykuje. Nawet bardzo mroczna. Ale tak, mniejsza z tym na razie. Na razie skupmy się na tym, by tutaj przeżyć. Ciekawe w sumie, że po takim ciężkim dniu, zapracowanym i tak dalej, to radzę sobie lepiej niż po tych wszystkich takich dniach, które były w miarę przyjemne, lekkie, kiedy miałem pełne skupienie na rozgrywce. Dzisiaj naprawdę jestem po wielu przejściach. Przy czym dla was dzisiaj to jest naprawdę pojęcie abstrakcyjne. Jak powtarzam się, nie wiem, kiedy ten odcinek zobaczycie. Ale no. Radzę sobie naprawdę przyzwoicie. I dobra. Do ciebie z mackami najlepiej. A potem tak. Okej, trochę monetek. Nie, żebym ich teraz bardzo potrzebował. Od kiedy mogę handlować z tym, który czeka. To w sumie jest to... Naprawdę nie jest coś takie istotne. A po co klaunek? No cześć, kolego. Wezmę to, zobaczymy, czy to ci nawet podwójne, czy nie. Tak, to fajnie. I przy okazji kryształ odrósł, ale ze smutkiem stwierdzam, że nic za niego nie dostanę. Teraz powinniśmy też się śpieszyć z tą wyprawą, bo... Ten, jak to się nazywa... Im prędzej
im skończymy, tym większa szansa na to, że ocalimy przed śmiercią naszego towarzysza, który tam zachorował przez tego kalamara, czy jak mi tam. Albo co takie, bierzemy tutaj i karta. Super, karta. Dodatkowe pełne serduszko. Dziękuję. Z przyjemnością to odbiorę. I tutaj nie rozumiem do końca, jak to działa. Pewno tutaj kamień. Pójdźmy najkrótszą trasą. Jak mówię, zależy mi na tym, żeby zdążyć, zanim zginie mi towarzysz, więc tak. Po prostu zniszczmy co trzeba. Weźmy drewno. Okej. I ruszajmy przed siebie. Muszę przyznać, ta kraina jest, powiedziałbym, przyjemniejsza od poprzedniej, jak na razie. Nie będę tutaj można mówić, że jest lepsza czy coś, bo na razie przyjemniejsza. A teraz pokażę wam coś, czego jeszcze się nauczyłem ostatnio. Jak tak na prywatnym coś tam sobie sprawdzałem. Można rozwalić ten posąg. Za pierwszym razem dostajemy jeden kamyk. Za drugim razem nic nie dostajemy. Za trzecim też nic nie dalej. No ale tak, zawsze jeden kamyk w ten sposób. Więc może... Może byłoby łatwiej mi, jak to się nazywa, zdobyć potrzebne kamienie na te wszystkie rzeczy tam wcześniej, gdybym o tym wiedział. I... Dobra, dobra. Jak widać, trucizna albo częściej wchodzi, albo jest łatwiejsza do wyjścia, albo może mocniejsza, nie wiem. Ale tak, obrażenie broni zwiększono o 20%. Fajnie. I mamy jakiegoś nowego wroga, którego nie wiem, jak się spodziewać. A, i jeszcze ucznicy. Ich, mogę powiedzieć szczerze, już widziałem, ale to prywatnie. Poza tym, że to są ucznicy, to w sumie nic szczególnego o nich do powiedzenia nie mam. Ale po prostu tak spokojnie. Próbujmy. A, tutaj może nie ginąć w głupi sposób, czy coś. Dobra, 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 dobra. Okej, okej. Raz, dwa, unik, unik. Raz, dwa, unik. Raz, unik. Raz, dwa, trzy, cztery. I dobra, dobra. Świetnie, kolejna karta. Coś nieźle ci ściola. Jeszcze przyspieszone ataki. 25%, no to mnie się podoba. Nie powiedziałbym, żebym tego potrzebował, ale podoba mi się i tak, więc... Okej, mina. Jak to działa, nie wiem. Więc bezpieczniej będzie po prostu to dziabać, aby tam uciekać przez chwilę. Nawet to był dobry sposób. Dodatkowe monetki, dodatkowe kryształy, jak miło. Dobra, 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 dobra. Niszczymy, tak. I... Nie widzę więcej kryształów. Trochę trawy morskiej mogę pozbierać. Tam morskich chwastów. I teraz ta kolejna karta. Niech będzie co, nawet jeśli wrogów nie będzie, to czemu by nie? Nawet jeśli właśnie wielu wrogów nie będzie, może zawsze jakaś jedna czy dwie dodatkowe ryby z tego wyjdą. Jak wiadomo, jedna czy dwie dodatkowe ryby to nadal jedna lub dwie dodatkowe ryby. Co przekłada się chyba na jedną potrawkę nawet, albo dwie. Tak mi się wydaje, bo pewien nie jestem. Zabawna sprawa. Przeciwnik, który jest bomberem, ma na sobie efekty, że jak zginie, to zostawia bombę. No kto by się spodziewał, że bomber zostawi bombę po śmierci? Okej, udało się i co my tu mamy? Okej. Coś takiego albo toporek. Wezmę to. Wezmę to dzisiaj. Nie mam weny na zmienianie tego nożyka. Może będę tego żałował, może nie. I walczymy tutaj z Saleosem. Czymkolwiek on jest. Poza tym, że wzywa to takie jakby... Okej, dostałem wrażenia w głupi sposób, ale okej, już wiem, na czym będzie polegał. Więc niestety nie będzie bonusu za nieotrzymanie obrażeń na bossie. I tak, to przez moją głupotę i nieostrożność podwójnie otrzymałem obrażenia. Ale no, nie jest to jakieś trudne. Więc poza tym, że sam zlamiłem, no to muszę przyznać, walka nie należy do najtrudniejszych. Ale tak, teraz nawet nie będę się już starał nie otrzymywać tutaj obrażeń. Teraz po prostu chciałbym przeżyć tutaj. Przez to, że i tak już wystarczająco bardzo sobie napsułem wszystkiego. Więc no, okej. Dobra, zdecydowanie muszę być teraz ostrożniejszy. Okej. Nie, 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 nie wierzę. Byłem taki pewien siebie i padłem w głupi sposób. Teraz stracę część. Strasznie dużo na monetach. Prawie.
na jednych rzeczach coś ciekawe nic. Ej, to było głupie z mojej strony. Ale niestety stało się. A, dobra, poszedł sam odpoczywać. No co szczęście, przynajmniej tak mi się wydaje. No, niestety. Niestety. Z moją własną głupotę tak paść, no to widział. O, przy okazji, fatalne są warunki, jeśli chodzi o wszystko. I chałupy naprawiać. A nie, jeszcze ktoś tutaj jest chory. Wiem, że po prostu jedna osoba, nie, tutaj jeszcze... Jedna osoba tam odpoczywała, jeszcze tutaj jest chory. Dobra. Na całe szczęście w ostatniej chwili chyba stężyłem. A jak widać, z wiarą nie jest najlepiej, ale... Zaraz się tym zajmiemy. Przy okazji na tym też chyba zakończymy dzisiejsze spotkanie, bo... No nie ukrywając... Nie za bardzo... Widzimy się jeszcze... Wyruszanie po raz kolejny. Z tym, jak to się nazywa. Z wyprawą. Bo i tak mam 20 parę minut. A taki raz na jakiś czas krótszy odcinek też nie jest niczym złym. Więc no... Na podsumowanie i zakończenie takie dzisiejsze to... Jeszcze zrobimy rytuał ogniskowy. Niech się cieszą wszyscy. I no... Ja wam dziękuję też za uwagę. Mam nadzieję, że wam się podobało i tak w następnym odcinku... Nie wiem jeszcze gdzie, ale gdzieś pójdziemy i... Zemścimy się na tych naszych przeciwnikach. I cóż... Po prostu trzymajcie się i... Hej, hej!